Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, gdy gruchnęła informacja o ich romansie, niemal nie mają dnia spokoju, by cieszyć się w spokoju swym roznieconym uczuciem. Spora w tym zasługa byłych małżonków Kasi i Maćka. Najpierw odpaliła się Paulina Smaszcz, która nie zostawiała na byłym mężu i jego obecnej ukochanej suchej nitki. Kobieta petarda lamentowała, że została skrzywdzona, a były mąż na jej oczach jeździ chociażby z Katarzyną na wakacje w te same miejsce, w które zabierał wcześniej ją. Brak wstydu, brak mózgu, czy brak klasy? Konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami, w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend, czy wzorce? Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje, grzmiała w sieci. Jakiś czas temu pisano, że Kasia i Maciej chcą uciszyć Paulinę przy pomocy prawników. Sama Paulina początkowo kpiła z tego faktu na Instagramie. Od pewnego czasu nabrała jednak wody w usta. Jak donosiło Na Żywo, Smaszcz przemyślała sprawę i zaczęła błagać nową wybrankę byłego męża, by odpuściła jej ciąganie po sądach. Cichopek była jednak nieugięta. Była żona Maćka zbyt wiele razy obrzucała ją publicznie błotem, by mogła oczekiwać polubownego rozwiązania. Kasia zamierza spokojnie czekać na dzień, w którym sąd uzna, że jej dobre imię było permanentnie naruszane, powiedziała w rozmowie z Na Żywo przyjaciółka aktorki. Jak dowiedział się Tygodnik, Cichopek i Kurzajewski żądają nie tylko przeprosin, ale również zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Poskutkowało to tym, że Paulina dała im spokój. Nie ma jednak mowy, by Kasia i Maciej mogli w spokoju zająć się przygotowaniami do ślubu. Teraz odpalił się bowiem Marcin Hakiel, który wyjawił w podcaście Radio Z Pogadamy, zobaczymy coś szokującego. Zdradził, że od pewnego czasu dochodziły do niego różne informacje. Ja mam poczucie, że to jest powiedzenie prawdy, zapewnił. Ja tego nie ukrywałem, że udzieliłem tych wywiadów, żeby naprostować pewne rzeczy, bo dochodziły do mnie różne informacje. Ostatnio też różni dziennikarze sami do mnie dzwonili, pisali, że pewne rzeczy się dzieją na backstage'u, wyznał. Potem zasugerował coś okropnego pod adresem byłej małżonki, nie bawmy się, nie mamy po 12,15 lat, żeby się bawić w jakichś właśnie ukrytych informatorów, znajomych, no umówmy się, takie rzeczy się nie dzieją, grzmiał. To jest po prostu wypuszczane przez kogoś zainteresowanego w jakimś tam celu swoim. Ja nie mam problemu z tym, żeby pogadać w cztery oczy, w ośmioro oczu, sześcioro oczu, czy ile tam, dodał. Katarzyna i Maciej dostali więc kolejny bolesny cios, który nadszedł bardzo niespodziewanie. Zobacz też, Marcin Hakiel mówi o zakulisowym działaniu Cichopek. Nie mamy 15 lat, nowy etap życia Cichopek i Kurzajewskiego. Będą musieli nauczyć się miłości na odległość. Zaproponowali Hakielowi napisanie książki o Cichopek. Podjął decyzję,